Ok, to mamy sobie tutaj konstrukcję, która jest przewidziana do sterowania silnikami, gdzie sumaryczne prądy są około 100 amper, nawet do 100 amper. Dlatego mam oddzielny mostek na dole, na górze mam tylko sterownik. Do tego mostka daję jeszcze sygnał PWM, oddzielnym generatorem. Jeśli chodzi o sam generator, to jest proste urządzenie. Tutaj, w tej pozycji, ustawiam częstotliwość. Tu ustawiono 12000, zostawmy tak, jak tak będzie. I tutaj te dwa zestawy służą do ustawiania prędkości tak naprawdę tych silników, tak uproszczając tą dyskusję. Więc jeżeli tu będę miał D1, czyli ten 72, no to będę miał 72% prędkości silnika, a tak będę miał wyżej. Nie ustawiamy więcej niż 98. Nie ustawiamy więcej niż 98, dlatego że mostek ten jest tak przewidziany, on więcej nie jest w stanie obsłużyć. Do 98% możemy tu jechać. W dół możemy jechać do tego poziomu, aż silnik stanie. Może to, nie wiem, przy 10% pewnie już silnik stanie. Może gdzieś tam przy wyżej, przy niżej. Tak czy inaczej, możemy zmniejszyć te prędkości silników, ale zwiększać możemy tylko do 98%. To jest silnik wschód-zachód, to jest silnik północ-południe. Jak przeklikuję się tutaj, to przełącza mi się tutaj na D2, prawda? Bo jestem na D2 i tutaj klikam. A jeżeli będę tutaj klikał, to będzie mi się przestawiało na D1, nie? To jest ta część związana z prędkością silnika, niezależnie sterującą tymi mostkami o dużym amperażu. Sam kontroler, z trudniejszych rzeczy, wiatromierz, on ma 4 przewody, podłączamy pod 3. Minus to jest czarny i zielony. Czarny i zielony. Sygnał to jest niebieski. No i plus to jest brązowy. To też wynika z opisu tutaj na obudowie, więc nie ma co się stresować, to jest napisane tutaj. Ale niekoniecznie jest to jasne, że blue to jest out, a blue to jest po prostu ten sygnałowy. Tutaj podłączamy oczko, to oczko, z tymi przewodami. Te przewody są kolorowe, pasują kolorami do tego opisu, więc czarny, biały, żółty, zielony, czerwony. W ten sposób podłączam sobie to oczko. I tutaj mam wejście do limiterów. Limitery, czyli te na przykład kontaktrony, będą miały 2 przewody, 1 przewód. Z każdego z nich podłączam pod kom, czyli tutaj mogę mieć nawet 4 przewody końcowe z każdego z tych kontaktronów. A drugi przewód kontaktronu będzie podłączony tutaj, tak? Wschód, zachód, północ, południe. I to są właśnie wschód, zachód, północ, południe, ograniczenia kierunku pozycji, czyli ja będę jechał tym sterownikiem tak długo, aż dojadę do tego ograniczenia.